Witam kochani w najnowszym odcinku Natalia Penar z Mody Wzięte, a w nim będziemy wspólnie pakować walizkę, ponieważ słuchajcie, czeka mnie długa podróż. Najpierw Berlin, potem Polska i Sopot, potem znowu Berlin i premiera kolekcji The Room Berlin, takiej limitowanej kolekcji wiosennej w hotelu Das Stu, więc jeżeli jesteście w Berlinie, to serdecznie Was 4 lutego zapraszam na premierę, ale też wydarzenie modowe towarzyszące też Fashion Weekowi berlińskiemu. Potem, słuchajcie, 3 tygodnie w Stanach. Lecę do mojej przyjaciółki, do Kasi i tam spędzę swoje 40. urodziny, więc nie mogłam chyba wymarzyć sobie lepszego miejsca, lepszej osoby do tego. Mój żak zostaje, ale będzie to takie bardzo kobiece, myślę, wydarzenie i kobiece urodziny, więc również się bardzo z tego tytułu cieszę. W odcinku również czekać na Ciebie będzie premiera, niespodzianka zarazem, ponieważ przez ostatni czas pracowałam nad masterclass kursem Przegląd szafy, który będziemy robić razem, ale o tym opowiem Wam nieco dalej. A teraz serdecznie zapraszam do pakowania walizki. Słuchajcie, naprawdę nie jest łatwo zapakować się na tak długi czas, chociaż myślę, że ja już jestem specjalistką od pakowania tych mniejszych formatów, czyli kapsułowych, podręcznych walizek i to wychodzi mi naprawdę dobrze, ale myślę, że jednak przede mną challenge, ponieważ będę w różnych, że tak powiem, szerokościach geograficznych. Różna pogoda również na mnie czeka i też różne okoliczności, wydarzenia, więc muszę przygotować tą walizkę sprytnie, żeby też nie przedobrzeć z nadmiarem kilogramów i w miarę możliwości zaplanować sobie tę logistykę. Więc na początek Berlin, będzie to kilka dni zanim wyjedziemy do Sopotu, niezobowiązujących, więc tam postawię na pewno na coś komfortowego, berlińskiego, z tak zwanym berlińskim vibe'em. No potem również czeka na nas Sopot, urodziny Żaka, jak co roku staramy się zaczerpnąć trochę, słuchajcie, świeżego powietrza i tych bałtyckich wibracji, które ja po prostu kocham absolutnie. No i potem zbieram manatki, jedziemy do Berlina i tam premiera torebek. Torebek, nad którymi pracowałam ostatnio, będą to tuby, nasze klasyki, ale w nowym wydaniu, w nowych kolorach zamarzyłam, słuchajcie, wprowadzić do kolekcji dwa nowe takie nieoczywiste kolory. To będzie kolor taupe, ale taki nieoczywisty, wpadający w czekoladę, ale nie jest to wciąż czekolada, tam jest odrobinę zieleni, oraz czekolada stricte. Piękna, ciemna, ale taka odrobinę mleczna czekolada, więc nie mogę doczekać się, kiedy nastąpi ta premiera. No i potem Stany, tam również czeka sporo wyzwań, więc słuchajcie, tak sobie myślę, od czego by tutaj zacząć? Może zacznę od... może zacznę od tej drugiej części, po prostu od Berlina i od wydarzenia w hotelu Das Stu. Pomyślałam sobie, że na pewno muszę tę oto sukienkę od By Malen Birger wziąć ze sobą. To jest, no, to jest sukienka marzenie. O tej sukience marzyłam, sukience skórzanej. To jest długa suknia, tak naprawdę nie potrzebuje żadnych dodatkowych elementów. Słuchajcie, jak macie coś skórzanego, to uwierzcie mi, że skóra Was po prostu ubierze. Ja w swojej szafie mam sporo skóry, mam też sporo tej skóry z vintage shopów, second handów, takich rasowych vintage'y i one zawsze ubierają, więc niech to będzie skórzana spódnica, niech to będzie sukienka, niech to będzie marynarka skórzana, te zawsze warto wziąć ze sobą w podróż, słuchajcie. I ja myślę, że ta skóra po prostu, ta sukienka, no to jest po prostu must have, ona musi trafić do mojej walizki. Słuchajcie, nie ukrywam, że mam apetyt na też takie bardzo proste, minimalistyczne stylizacje, a ponieważ wezmę jedną, być może dwie pary niebieskich jeansowych spodni, to biała koszula założona do spodni, do mokasynów, do czegoś bardzo prostego, to myślę, że to jest to i zaraz Wam pokażę, do czego w zasadzie.
one są? Gdzie one są? Mówiąc o tej prostej stylówce, po prostu mam na myśli na przykład buty klasyczne od Maison Margiela w połączeniu z klasyczną koszulą i jeansowymi spodniami. Słuchajcie, taki prosty set, jeśli wybieracie się w podróż, jeśli czekają na Was różne wyzwania, ale oczywiście chcecie zaoszczędzić trochę miejsca w walizce, to warto zapakować zawsze białą koszulę, niebieskie spodnie, jakieś klasyczne buty i na przykład do tego marynarkę. Także myślę, że ta biała koszula na pewno trafi do mojej walizki. Oczywiście te buty obowiązkowo. Na pewno dwa topy, takie klasyczne topy, tu akurat od By Malenberger, ponieważ taka prosta baza, słuchajcie, jest najwspanialsza, jeśli chodzi o możliwości stylizacyjne, więc ja bardzo lubię taką po prostu podstawę wprowadzać do swojej walizki. I tę podstawę jestem przekonana, że będę mogła w rozmaity sposób urozmaicić właściwie dodatkami typu biżuteria, typu jakieś akcesoria, marynarki. No to jest coś, co się bardzo przydaje, bo to jest po prostu plastyczne. Ale wiecie, myśląc o tej garderobie również, ona jest podzielona gdzieś na te sektory, na te moje wojaże w różnych częściach świata, to jednak zawsze sobie też warto zaplanować pewną kolorystykę, żeby to też nie było od czapy, tylko żeby to było gdzieś jednak jakieś takie nawiązania kolorystyczne, no bo nie bierzemy całej szafy, słuchajcie, no nie bierzemy całej szafy, nie jest to możliwe, więc musimy spakować się tak, żeby te wszystkie kolory w miarę możliwości do siebie pasowały. Dzięki temu po prostu łatwiej będzie nam przygotować stylizację, więc na pewno te dwa basiki jadą ze mną. Ok, mamy tutaj spodnie jeansowe i myślę, że spodnie jeansowe to jest też taki klasyk, który sprawdzi się i w Europie, i w Stanach, i na całym świecie. To jest taki basic również. Ja myślę, że gdybym połączyła na przykład właśnie te spodnie z tymi butami, do tego dodała chociażby taki klasyczny, prosty top, to też robi się nam fajna, prosta stylizacja. Słuchajcie, ja swój styl określiłabym jako na pewno minimalistyczny, ale wiedzmy, że on jest plastyczny i on ma różne w sobie dominanty, czyli taką moją zasadniczą dominantą stylową jest minimalizm, ale również jest tam trochę dandysa, jest tam trochę takiego artystycznego polotu, więc zawsze też warto przypomnieć sobie, jaki jest nasz kor stylowy, wokół czego pracujemy i wokół czego budujemy stylizację. A też myślę, że jak mamy ochotę się czuć i jak mamy ochotę wyglądać, bo kiedy myślę na przykład o Stanach, o Kalifornii, tutaj mamy zimę, tutaj mamy zgaszone, bardziej szare światło, natomiast Kalifornia będzie 20 stopni, będzie słońce, światło, kąt padania światła jest inny, w związku z czym i skóra inaczej wygląda, i kolory też inaczej wyglądają, więc myślę też, że te stylizacje, jak będziecie pakować walizki swoje, pamiętajcie, gdzie jedziecie, do jakiej szerokości geograficznej, jakie są okoliczności przyrody, czy jedziecie do kosmopolitycznego miasta tętniącego życiem, dynamizmem, czy raczej będziecie bliżej natury, bliżej wody. Więc to też warto wziąć pod uwagę. No i oczywiście, jak już wspomniałam, okoliczności, w których będziecie się znajdować. Odwieszamy. Mam nadzieję, że tutaj zaraz te drzwi mi tutaj nie puszczą. O dobra, no buty. Buty może na koniec, chociaż jak już trzymam te sportowe buty w dłoniach, to Wam je pokażę. To są takie moje naczelne śmigacze do śmigania buty Balenciagi. Ja je bardzo lubię, ponieważ zaraz Wam je tutaj pokażę. Tak, ponieważ one są w takim kolorze niby czarny, ale to jest taki sprany kolor. Ja bardzo te sprane kolory lubię. Coś jest takiego, no właśnie, zmytego, washed. Te buty ze mną jadą, chociażby w podróż, chociażby do samolotu i innych środków transportu, takich jak pociąg, bo jeździmy bardzo często pociągiem, więc musi być komfort, ale myślę, że te buty również sprawdzą się właśnie pod jakieś marynarki, swetry. No to jest coś luzowego, bluzowego, więc to na pewno będzie w walizce i pojedzie ze mną w podróż.
sukienka jedwabna, coś lekkiego, coś, co nie waży. I słuchajcie, ja w kursie, który przygotowałam dla Was a propos przeglądu szafy, przygotowałam dla Was ten kurs i tam również mówię o kolorach, o sprawdzaniu tych typów kolorystycznych, ale w nieco bardziej intuicyjny sposób. Natomiast słuchajcie, jedwab, lekkie tkaniny. To jest coś, co sprawdzi się w podróży, niezależnie czy jest to zima, czy jest to lato. Ja po prostu z tymi sukienkami jedwabnymi jestem za pan brat, ponieważ one również świetnie uzupełniają stylizację. Spójrzcie, nawet z tym swetrem, który dziś mam na sobie, zakładam jedwabną sukienkę, do tego zakładam sweter i mam jesienną stylizację. Mogę do tego założyć na przykład Wandę Nowak, zaraz Wam pokażę. O, czyli mamy takie trzy warianty kolorystyczne. Sukienka z tymi butami po prostu wpisze się doskonale, więc kto wie, czy po prostu nawet tych butów, słuchajcie, nie zabiorę. No, na pewno nie są one najlżejsze, ale myślę, że tego typu buty po prostu przydadzą mi się w podróży. Na pewno przydadzą mi się do uzupełniania różnych stylizacji. Także jeśli macie lekkie, jedwabne sukienki, to również rozważcie je podczas zimowych podróży, również w swojej zimowej, jesiennej, jesienno-zimowej garderobie. Co ja mam tutaj jeszcze? Apetyt. Dobra. Słuchajcie, to jest taka kurtka lekka, bardzo lekka, szeleszcząca niemalże. I ta kurtka myślę, że przyda mi się absolutnie, no właśnie, do San Diego, na plażę, na jakiś trening. Kasia już mnie tutaj przygotowuje, że będziemy ćwiczyć, trenować, chodzić na pilates. A propos pilatesu, słuchajcie, to też myślę, że warto, żebym zabrała leginsy. O, także leginsy, w ogóle sportowe rzeczy, leginsy nic nie ważą, to są akurat leginsy Vasali, polskiej marki, w takim grafitowym kolorze. Na początku powiem Wam, że jak je mierzyłam, przeraził mnie ich stan, bardzo wysoki, pomyślałam, że to jest na jakąś gazelę, bardzo wysoką dziewczynę, kobietę o takiej bardzo wysportowanej, mocnej, strzelistej sylwetce modelki niemalże. No bo ten stan, jak spojrzałam, to on jest po prostu bardzo wysoki, spójrzcie. Ale na sylwetce muszę Wam powiedzieć, że fajnie wypada, także leginsy zawsze mi towarzyszą w podróży, powiem Wam. Zawsze mam je przy sobie, bo kiedy mam ochotę po jakichś moich różnych misjach po prostu wbić się w coś komfortowego, to raz, że leginsy nie zajmują dużo miejsca, a dwa, że po prostu można poza godzinami aktywności, czyli na przykład pracy, wbić się w nie i poczuć się komfortowo, no ale oczywiście również one na pilates, czy na plaży, czy na rower zdadzą egzamin, więc na pewno, uwaga, uwaga, słuchajcie, ja Wam tego nie pokazuję, to jest moja walizka i na pewno będą spakowane do tej walizki. Słuchajcie, pomyślałam też o marynarce, bo ja lubię mieć jednak zawsze przy sobie marynarkę, ponieważ ta jest z jedwabiu, ona praktycznie jest jak piórko, ona nie waży. I teraz pakując walizkę, tutaj się nam przykręciło, dobra. Słuchajcie, pakując walizkę, również bierzcie pod uwagę, ile wasze rzeczy ważą po prostu. Ja staram się, żeby te moje walizki zazwyczaj były, no, nie za ciężkie, chociaż i tak za dużo dźwigam, mam wrażenie, więc mam obsesję, słuchajcie, taką zawodową też, bo jako stylistka, która stylizowała różne kampanie mody i edytoriale i zawsze z tymi walizkami musiała gdzieś tam jeździć, to no, mam jakąś taką w sobie taki, jak to się mówi, no chyba zapala mi się taki instynkt samozachowawczy, jakiś taki alarm. No i tutaj jest alarm, który mówi, że muszę przejść po prostu sobie na inną planszę, na planszę pod tytułem nie dźwigam. Szanuję siebie i tak komponuję swoją szafę i stylizację, żeby one miały sens, żeby z tej walizki wyciągnąć jak największy potencjał. Więc czarna marynarka
nawet gdybym chciała ją skomponować z tymi jeansami, z prostym t-shirtem. Zrobimy to tak. Będzie wizualizacja. Albo na przykład o, ze stanikiem. Na przykład samym stanikiem, czyli mamy, uwaga, uwaga, tą sukienkę w sumie też mogę wziąć, więc dobra, zaraz Wam to pokażę. Zaraz Wam to pokażę. To jest taka sukienka, która też waży, jest lekka jak piórko, więc chętnie też ją zabiorę. A to jest taki wspaniały kaszmirowy stanik. Ja już Wam go tutaj pokazywałam. To jest prezent od mojej przyjaciółki. Uwielbiam ten stanik absolutnie. No, może akurat niekoniecznie do tego, chociaż nie, chociaż też to widzę w ten sposób, w zależności od pogody. Ale również to widzę jako taki set, czyli spodnie jeansowe, do tego top, czyli ten stanik tak naprawdę, słuchajcie, on też służy absolutnie jako top. Więc to nie jest taki stanik bieliźniany, ale w tym staniku możemy wyjść na ulicę, o ile macie na to po prostu ochotę, a ja myślę, że będę miała, więc po prostu na pewno on stwarza wiele, wiele możliwości. No w każdym razie, powracając już do marynarki, nie muszę chyba mówić, że to jest bardzo praktyczne w moim przypadku, ale też myślę, że w wielu przypadkach, jeśli chodzi o Was. Kochani, przyszedł ten czas. Jestem prawdziwie podekscytowana, żeby poinformować Was o mojej dzisiejszej premierze, czyli premierze kursu Masterclass Przegląd Szafy, nad którym pracowałam przez ostatni czas. Jest to kurs, który ma wesprzeć Twoją szafę, Twój codzienny rytm, Twój styl, w związku z czym zarówno możesz liczyć na filmy przygotowane przeze mnie, jeśli oglądasz YouTube, to wiesz, jaka YouTube'owi towarzyszy energia. Będzie to przegląd szafy, który ja przeprowadzę na swojej szafie. Przeprowadzę Cię przez ten proces od początku do końca, tak jak ja to robię u moich klientów. Kurs zawiera również e-book, workbook, materiały PDF, czyli taką krótką, kapsułową ściągę dla podsumowania tego, o czym dowiesz się podczas tego przeglądu. Zrobimy wspólnie przegląd, tak jak wspomniałam, na bazie mojej szafy. Pokażę, w jaki sposób ja to robię oraz w jaki sposób ja buduję stylizację. Więc myślę, że przegląd szafy oparty jest o budowanie tych stylizacji, więc również chcę pokazać, jak wychodzę od elementu bazowego i jak pogłębiam te stylizacje, w jaki sposób to robić. Ale każdy przegląd szafy również dokłada cegiełkę do mody zrównoważonej, więc nasze rzeczy absolutnie nie wyrzucamy, tylko dajemy im nowe przeznaczenie, nowe życie, nowy obieg, więc również podpowiem, w jaki sposób przygotować swoje ubrania, jak je sfotografować, jak je wystawić na platformy typu Vinted, Vestia Collective, żeby Twoje ubrania trafiły do drugiego obiegu, do nowego właściciela. Zrobiłam też cenę niespodziankę, która będzie obowiązywać od dziś do 7 lutego, czyli przez 2 tygodnie, ponieważ nie ukrywam, że moją ambicją jest, żeby ten kurs dotarł do jak największej ilości szaf, żeby mogła towarzyszyć Tobie w tym procesie, a ponad wszystko myślę, że będzie to bardzo kobiece spotkanie, w kobiecej energii i myślę, że w takiej inspirującej energii, która przygotuje Cię do samodzielnego przeglądu tuż przed wiosną. Zapraszam, wszystkie szczegóły będą podane w opisie pod filmem, a teraz przechodzimy już do pakowania walizki. Kochani, są też takie rzeczy z sektora beauty, bez których ja po prostu się nie ruszam. I teraz pokażę Wam produkt, który zakupiłam jakiś czas temu, chyba pod koniec grudnia, i zaczęłam go testować pod koniec grudnia, więc trudno mi powiedzieć, czy już są namacalne efekty, choć myślę, że już powoli tak. I to jest takie serum od Susan Kaufman. To jest taka marka oparta na naturalnych składnikach i to jest serum pogrubiające zarówno rzęsy, jak i brwi, też powodujące, że te rzęsy i brwi nam rosną. Ja teraz nie mam absolutnie żadnej maskary na sobie. Testuję.
Testuję póki co, choć powiem Wam, że to, co podoba mi się, to absolutnie te naturalne składniki i sam design, bardzo fajne opakowanie, takie proekologiczne, nie rzucające się w oczy, nic szczególnego, a ten produkt wygląda w ten sposób. Tak. Więc jest to taki serum, który ja po prostu rano i wieczorem, powinnam to zrobić bez żadnego makijażu, ale Wam pokażę, po prostu nakładam na brwi, ciach, 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 na rzęsy, ponieważ jak wiecie, ja jestem fanką absolutnie takiego bardzo naturalnego wizerunku. Nie jestem fanką przerysowywania, nie jestem fanką zmieniania rysów twarzy, więc nawet Wam muszę powiedzieć, że odchodzę powoli od make-upu, albo jestem w takim nurcie make-up, no make-up, albo jestem w ogóle bez make-upu. Natomiast coś za coś, więc jeśli jestem bez make-upu, żeby się dobrze poczuć, to bardzo dbam o skórę. O to, żeby z tej skóry pozbywać się martwego naskórka, żeby ona była dotleniona. A dlatego jest ze mną i retinol, i witamina C o poranku. Oczywiście jest też suplementacja, czyli suplementuje się witaminą A oraz witaminą B12 od środka. Piję wodę, no bo jednak, słuchajcie, jest to ważne. Więc zarówno włosing, zdrowe włosy, niefarbowane, no to jest coś, co jest bardzo moje, w związku z czym chcę to pielęgnować, więc pomyślałam sobie, że takie serum akurat, myślę, fajnie sprawdzi się w mojej kosmetyczce. Natomiast mam jeszcze prawie że całą buteleczkę do przetestowania. Mam nadzieję, że efekty niedługo Was zachwycą. Słuchajcie, co dalej? Ten odcinek chyba będzie jednak długi. Jeśli Stany, jeśli Ameryka, ale w ogóle, jeśli Berlin, jeśli każde miejsce na Ziemi, to zawsze, właściwie nie zawsze, od niedawna wprowadziłam już to naprawdę do swojego takiego, do takiej swojej rutyny pielęgnacyjnej, czyli po prostu krem z filtrem. Krem z filtrem to jest 50 i ja się bez tego, słuchajcie, po prostu nie ruszam. To jest Algodrops Sansum Mare. Ta marka została mi polecona przez moją serdeczną koleżankę, stylistkę Joasię Kuchtę, więc z tego miejsca bardzo pozdrawiam, bo rzeczywiście jest to taki krem, który właściwie powiem Wam, że można go założyć na skórę sauté. Z racji tego, że to jest 50, on bardzo fajnie chroni tą skórę i mam wrażenie, że taką delikatną poświatę zostawia fajną na skórze. Także bardzo, bardzo fajny produkt, także na pewno ze mną jedzie gdziekolwiek do walizki. I też mam tutaj, a propos Sensum Mare, to jest Algo Pro Supreme Retinal Retinal Night Serum i to sobie też kupiłam właśnie razem z tym kremem, tylko że oczywiście serum jest stosowane przeze mnie na noc z tym retinalem. Mam wrażenie, że od kiedy stosuję ten retinal, ta skóra się również poprawiła, ale oczywiście no to trzeba się przygotować na to, że to nie jest jakiś sprint, tylko tak jak już, nie wiem, czy widziałyście mój odcinek z panią doktor Beatą Pawelec, to jest po prostu spacer, pielęgnacja, to jest rutyna, no już taka chyba na zawsze, więc ten retinal, natomiast retinal i retinol to są takie kosmetyki już w mojej kosmetyczce, myślę, na stałe. O witamince C Wam mówiłam z linii, bardzo chwalę sobie tą markę, od kiedy miałam przyjemność przetestować i pokazać Wam kosmetyki tu na Z Mody Wzięte, zakochałam się w tej marce. Tutaj jeden z moich ulubionych produktów, jak się okazuje, Face Booster, to jest takie serum rozjaśniające, depigmentujące. No to są takie rzeczy, które również służą mojej codziennej rutynie, więc to znowu ze mną jedzie. I po prostu coś, no muszę się tym z Wami podzielić, dziewczyny, muszę. Słuchajcie, to są takie rzeczy po prostu, których nie mogę zachowywać dla siebie, ale to znowu polecenie od Joasi Kuchty. To jest Davines. Wiecie, że ja jestem fanką Davinesa i kocham tą markę naprawdę. Jeśli chodzi o włosy, to
Zarówno testowałam Olaplex, który też był niezły. Natomiast nie wiem czemu, ale ja zawsze powracam do Davinesa, jednak to jest taka marka, myślę, że dedykowana moim włosom. Oczywiście wszystko zależy też, jakiej linii używacie. Natomiast to jest Heart of Glass. I tutaj mam zarówno szampon, jak i właśnie ten Instant Bonding Glow. I to jest, jakby to powiedzieć, takie serum na błyszczające włosy, który stosuje się albo z odżywką, albo po umyciu włosów. Ja sobie zazwyczaj miksuję to serum z odżywką i włosy naprawdę po tym, słuchajcie, błyszczą się, świecą. Co prawda produkt jest przeznaczony niby do blondu, natomiast absolutnie mi to nie przeszkadza. Czasami mam wrażenie, że są to pewnego rodzaju chwyty marketingowe, bo dlaczego i brunetka miałaby tego nie używać, a przynajmniej ja nie mam z tym problemu. Kocham, absolutnie kocham ten produkt, więc on też jedzie ze mną, gdziekolwiek jadę, to on ze mną pojedzie. A ponieważ będę spędzać czas w samolocie, to pomyślałam sobie, że Marta Niedźwiecka, czyli O zmierzchu, jej najnowsza książka, nie wiem, czy kojarzycie Martę, myślę, że większość z Was tak. Ja Martę poznałam poprzez podcast O zmierzchu. To jest podcast psycholożki, seksuolożki i ja się w nim zakochałam. No, muszę przyznać, że miałam taki gorący okres, kiedy chodziłam z Martą do łóżka, bo zasypiałam przy jej podcastach centralnie. I tu powstała książka O zmierzchu. Życie robi się lepsze o zmierzchu, czyli seks, sens i cała reszta. Jeśli nie znacie Marty, to warto ją poznać. Kocham ją za sarkazm, za inteligencję, za błyskotliwy język i błyskotliwe refleksje. Także ta książka, słuchajcie, no, musi towarzyszyć mi w podróży, po prostu musi. Boże, przecież najważniejsze rzeczy nie powiedziałam. Oksy, okulary. Powiem tak. Kiedy pojechałam do Paryża z myślą, że zabiorę tylko jedną parę swoich okularów, bo przecież jestem minimalistką, bo przecież po co tyle pakować, to słuchajcie, okulary spadły mi na ziemię i się połamały i nie miałam okularów. I byłam załamana i wściekła, bo nikt nie miał zamiaru mi ich tam naprawić, w ogóle nikt się nie pokwapił i nie chciał tracić na mnie czasu, więc wiem teraz, że zabiorę jedne. Zabiorę drugie. A może i nawet zabiorę trzecie. No to są oksy, które kocham, no te oksy na pewno muszę zabrać. I to są te oksy, które mi się połamały i słuchajcie, był tylko jeden optyk. Optyk Piekary 16 w Poznaniu. Dziewczyny, uwielbiam Was, kocham. Uratowałyście moje okulary, naprawiłyście je, więc słuchajcie, jeśli się nie da, to wszystko się da. Tak naprawdę, jeśli się chce, to wszystko się da. Więc dziewczyny, uratowałyście je, polecam Wam z tego miejsca Optyk Piekary 16 w Poznaniu. Właśnie się zastanawiam, czy dziewczyny mają sprzedaż internetową, ale jeśli nie, to jest takie miejsce na mapie Poznania, które warto odwiedzić, ponieważ po pierwsze, dziewczyny dbają naprawdę o interesującą selekcję, interesujący wybór marek, niekoniecznie tych takich mainstreamowych, ale tam rzeczywiście pojawiają się marki bardzo ciekawe, które mają ciekawy design, ale nie są tymi takimi markami bardzo mainstreamowymi sektora high fashion. Oczywiście również mają takie okulary, ale cieszę się, że również mają alternatywne selekcje i myślę, że to ich wyróżnia, brak snobizmu, a przede wszystkim również indywidualne podejście, to co ja cenię sobie bardzo, bo jako stylistka jeszcze kiedy mieszkałam w Poznaniu, to często dziewczyny odwiedzałam i również moi klienci również tam ze mną kupowali oprawki, więc polecam Wam, słuchajcie, trzeba wspierać osoby również,
które wiedzą, co to jest customer experience. Które ja tu obcasy mogę wziąć? Nie wiem, może wezmę te czułenka od Givenchy, ponieważ one robią jednak luk, są wycięte, więc zarówno do rajstop, już przetestowałam, że wyglądają świetnie, do takich, słuchajcie, nudziakowych rajstop kryjących. Do śmietanowych rajstop kryjących. Tutaj fajnie pojawia się ten detal, więc myślę, że super, ale oczywiście do jakichś koronkowych rajstop, no to jest taka rzecz, która mnie po prostu ubierze, więc może nawet z tą skórzaną sukienką zobaczę. Myślę, że to jest fajna rzecz, żeby po prostu zabrać, ale biorę też swojego misia, moją ukochaną torebkę Darum Berlin. Te torebki również będę pokazywać podczas premiery w hotelu Das 100, ponieważ kilka z tych torebek również pojawi się w nowej kolekcji, w tej limitowanej kolekcji, ponieważ wiecie, że ja torebki projektuję na zamówienie. Nie wspieram szybkiej mody i na dzień dzisiejszy cieszę się, że marka jednak jest taką, myślę, że również przez to ekskluzywną marką, więc te torebki raz, że pojawią się w 100 w Berlinie, a dwa, że po prostu nie wyobrażam sobie podróży bez tej cieplutkiej, wspaniałej Nery, która ubiera. To jest po prostu coś, co od razu robi stylówkę, ubiera, więc no, na pewno, a poza tym jest ultra wygodna w podróży. Zabiorę też na pewno tuby ze sobą. O właśnie, a propos tub. Ja już Wam mówiłam, że teraz jesteśmy w trakcie realizowania nowej kolekcji kolorów taupy i czekolady, ale ten klasyk, słuchajcie, to jest klasyk, który ja kocham i ta torebka również ubiera, więc nie wyobrażam sobie tej torebki nie wziąć w podróż. Znowu, bardzo wygodna, minimalistyczna, stylowa. Gdybym chciała połączyć ją na przykład z tą białą koszulą. A z maison. No to ja widzę to, absolutnie. Ja ten zestaw widzę. Pamiętajcie, planując podróż, planując swoją walizkę, starajcie się po pierwsze myśleć o miejscach, w których będziecie. Jak musicie tam wyglądać, jak musicie się zaprezentować, albo jak chcecie się zaprezentować. Jaka będzie temperatura, na jakie nastawiacie się kolory. Bo ważne, jeszcze raz przypominam, żeby ta paleta była spójna. Po to, żebyśmy miały możliwości ciągłych stylizacji, pogłębiania tych stylizacji. Z pozornie kilku elementów stworzyć nieograniczoną niemalże ilość stylizacji. A tym pomocne są bardzo często akcesoria. Myślę, że w mojej walizce nie może zabraknąć pasków, ponieważ słuchajcie, z tymi paskami to jest tak, że one bardzo szybko potrafią zmienić stylizację, ponieważ gdybym wprowadziła pasek na przykład do jeansowych spodni, to już jest akcent jakiś wyróżniający stylizację. Ja również tymi paskami mogę bawić się proporcjami, mogę manipulować tymi proporcjami, w związku z czym zawsze warto mieć 1, 2, 3 paski, ale niech to będzie jeden neutralny pasek do wszystkiego. Naprawdę warto. Biżuteria, słuchajcie, no warto mieć biżuterię, ponieważ właśnie akcesoria, biżuteria wpływa na to, że ta stylizacja bardzo szybko potrafi się zmienić, więc fajnie mieć taką biżuterię, która potrafi nam stylizację wyróżnić. Słuchajcie, wiem, że z tą biżuterią jest różnie. Przegląd szafy, do którego dziś również będziecie mieć dostęp, również o oczyszczaniu tej przestrzeni biżuteryjnej mówi. To jest naprawdę ważne, co mamy. Wiem, że bardzo często ta biżuteria jest dziełem przypadku, że w tych naszych szafach często jest chaos w kontekście biżuterii, że bardzo często tej biżuterii mamy masowo od jakichś korali, które nie mają żadnej wartości dla nas, które raz, że są bezwartościowe w kontekście
jakimś takim materialnym, bo są to czasami jakieś plastikowe naprawdę rzeczy, które oczyszczałam w waszych szafach, ale też rzeczy, które po prostu są zapychające miejsce w waszej szafie i nie mają nic wspólnego z wami, po prostu. A one ani was nie wyrażają, ani nie wprowadzają nic do stylizacji, więc warto wziąć takie rzeczy, które zabrać ze sobą do walizki w tym kontekście, rzeczy, które po prostu was ubierają i z którymi jesteście w jakiś sposób związani. Dziewczyny, no i właśnie, ponieważ jest to jeszcze nieprzygotowane, niewyprasowane, prosto z prania, ale to jest ten zestaw od Lily Silk, kaszmirowy, czyli spodnie kaszmirowe, proszę bardzo, i do tego sweter kaszmirowy, również w tym samym kolorze. To jest taka rzecz, która zawsze mi się przydaje, bo jest ciepła, jest wygodna, kiedy na przykład śpieszę się gdzieś, na przykład krążę po Berlinie, jeżdżę S-Bahnem, U-Bahnem, chcę się czuć komfortowo, ciepło, wygodnie, mam aktywny dzień, to po prostu chętnie zakładam to zimową porą, czyli ten zestaw od Lily Silk. Choć powiem wam, że ten zestaw od Lily Silk też fajnie. Zobaczcie, jak on fajnie pasuje z tymi butami od Maison Margiela. I buty to jest też taki element, który zmienia nam oblicze stylizacji, więc myślę, że buty w podróży również mają ogromne znaczenie. Ja myślę, że nie wiem, jak się spakuje, jak się uda, ale jest tak 3-4 pary butów, jakby się udało, to bym chętnie wzięła. Jedne na siebie i 3 do walizy. Jedzie ze mną też mój kochany Jacques Gassman. Ja bardzo często zabieram jego albumy, kiedy wybieram się za granicę zwłaszcza, bo, o zobaczcie, tutaj jest mój kochany jako młody, utalentowany, piękny mężczyzna, artysta. I słuchajcie, no to jest taka rzecz, którą ja lubię brać w podróż po to, żeby mieć Żaka blisko siebie, ale również nigdy nie wiesz, to jest taka biznesowa wizytówka jego prac, więc chętnie ten album porwę ze sobą. Na pewno zabiorę ze sobą jeszcze z 2-3 swetry. No i oczywiście muszę zdecydować się na płaszcz, ale to myślę, że w dalszej kolejności, kiedy już spakuję to, co tutaj, zobaczcie, jaki Armagedon. Armagedon teraz po tym naszym odcinku, łącznie z laptopem, dokładnie tak. Więc jak już spakuję wszystko do walizki, to podejmę ostateczne decyzje co do butów, co do okryć wierzchnich, ponieważ no właśnie, te okrycia wierzchnie również są bardzo ważne w podróży, zwłaszcza kiedy mamy jesień, zimę, to te okrycia no po prostu zapinają w klamrę nam stylizację. Więc słuchajcie, no będzie się działo, zobaczcie, czeka przede mną dziś prawdziwe wyzwanie. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, zapraszam was ciepło na moją stronę internetową i do zobaczenia podczas przeglądu szafy. Spotykamy się w Masterclass. Pamiętajcie, że premiera rozpoczyna się dziś i potrwa przez 2 tygodnie. Także serdecznie zapraszam.